Życie bywa stresujące. W psychologii wyróżniamy eustres i dystres. Czyli stres dobry, motywujący do działania i stres zły, wpływający negatywnie na samopoczucie, odczuwanie napięcia i niepokoju. Efekty tego drugiego mogą w dalszej perspektywie prowadzić do wielu zaburzeń psychosomatycznych i negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne. Trzeba się więc relaksować i gry temu służą. I każdy wie, że nic tak nie relaksuje jak założenie hełmu jakiegoś Doomguya czy innego Master Chiefa i sięgnięcie po broń, aby oddać się błogiej destrukcji. Pociągnąć za pompkę na strzelbie. Załadować amunicję do broni. I unicestwić wszelki... brud? Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a w tym materiale dokonam przeglądu gier relaksujących. Od prostych łamigłówek, przez odprężające tytuły o budowaniu i sadzeniu, aż do morderczej i... dziwnie uspokajającej destrukcji brudu. Większość z tych gier sam kupiłem, jedną mam z Game Passa, a jeszcze kolejne otrzymałem od twórców. Każdy tytuł będzie stosownie podpisany na belce podczas jego prezentacji. Aha, materiał ten nie jest poradą medyczną, więc jeśli odczuwacie nadmierny stres, napięcie albo niepokój, to poszukajcie pomocy specjalisty. Gry mogą jedynie pomóc w niwelowaniu efektów codziennego stresu, a i to nie każdemu. Wolne chwile między spotkaniami z rodziną i znajomymi w okresie świąteczno-noworocznym spędziłem ogrywając gry, które od dawna miałem na celowniku. Gry spokojne i wyciszające. Początek roku to dobry czas, aby na moment zwolnić i się uspokoić przed wyzwaniami kolejnych miesięcy, więc pomyślałem, że podzielę się z wami tym, co sprawdziłem. Niektóre z tych tytułów są względnie świeże, bo wyszły w 2022 roku, a inne mają już nawet kilka lat. Cóż, zapraszam. Dorf Romantik jest jednym z tytułów, które miałem na celowniku od dawna, bo i premierę miało to kilka lat temu. Aczkolwiek jeśli jesteście użytkownikami Switcha, to rzecz na platformie Nintendo wyszła niedawno i jest to idealna gra do mobilnego grania. Jeśli miałbym to opisać w najkrótszy możliwy sposób, to jest pasjans dla ludzi, którzy nienawidzą pasjansa, ale za to uwielbiają Carcassonne. Jeśli kiedykolwiek graliście w Carcassonne, to wyobraźcie sobie granie w nie w pojedynkę, ale celem nie jest podstępne rozstawienie rycerzy, kupców i farmerów tak, aby na koniec dobić innego gracza niezauważoną pańszczyzną, a ustawianie domków, drzewek, pól, cieków wodnych oraz torów kolejowych tak, aby stworzyć stosownej wielkości miasta, farmy, lasy, rzeki i tak dalej. Oto mamy stos sześciokątnych pól. Dokładamy je kolejno do już znajdujących się na planszy i obracamy, tworząc coraz większą wyspę. Od czasu do czasu gra dostarcza kawałek układanki z dołączonym zadaniem. Stwórz las na 300 drzew, miasto na przynajmniej 20 domków, albo rzekę na dokładnie 8 pól. Czasami musimy wybudować byt o określonej liczbie elementów, a innym razem wystarczy, że przekroczymy pewną granicę wielkości. Czasem też otrzymamy zadanie domknięcia danego pola czy miasta, czyli obstawienia go takimi elementami, które uniemożliwią jego dalsze powiększanie. Jeśli uda nam się wykonać zadanie, gra dorzuca nam garść pól do stosu i możemy bawić się dłużej, a co za tym idzie, zebrać więcej punktów. I tyle, to cała gra. Układamy sobie coraz większą planszę, próbując tak rozmieszczać pola, aby osiągnąć cele i nie zablokować rozbudowy niefrasobliwie położonym zakolem rzeki. Ostatecznie nie jesteśmy PRL-owską myślą urbanistyczną i nie możemy wszystkiego. To jezioro damy... tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni. Rozgrywka jest dość prosta i niespieszna, ale wymaga skupienia i planowania. Oczy cieszą się budującą się kolorową dioramą, a spokojna muzyka głaszcze uszy. I muszę przyznać, że Dorf Romantik jest chyba jedną z moich ulubionych gier tego zestawienia. Ale jest tu więcej perełek. O Unpacking wspominałem już przy okazji materiału o jednym z festiwali Steamowych, ale wtedy grałem tylko w demo. Teraz sięgnąłem po pełną wersję i ukończyłem ją w około 4 godziny. I muszę przyznać, że bawiłem się świetnie, a że rzecz jest w Game Passie, to i cena dobra. Cała gra traktuje o rozpakowywaniu się podczas przeprowadzek. Wyciągamy kolejne przedmioty z kartonów i rozkładamy po pomieszczeniach. Zwykle większość obiektów wyjmowanych z danego pudła jest od razu we właściwym pokoju, ale czasem trzeba się przenieść z jakimś naczyniem do kuchni albo ubraniem do garderoby. Całe wyzwanie w grze polega na tym, aby domyślić się, gdzie dany przedmiot powinien wylądować. Komputer z sprzętem przy biurku, plakaty na ścianę,
przybory do szafy, szklanki do szafki nad kuchnią itd. Kiedy już wypakujemy wszystko we właściwych pomieszczeniach, gra podświetla nam te obiekty, które są w niewłaściwym miejscu. Oczywiście to, jaka lokacja jest właściwa dla danego przedmiotu, jest uznaniowe i ustalone przez twórców, ale gra daje nam sporą dowolność. Na przykład pudełka z filmami mogą równie dobrze być w szafce pod telewizorem i na regale obok. Więc trochę szukamy właściwego miejsca dla szpargałów, a trochę urządzamy nowo zasiedlane mieszkanie. Wyzwanie jest delikatne, a układanie rzeczy na swoich miejscach osobliwie satysfakcjonujące. Obawiałem się, że w amerykańskiej grze rozbiję sobie głowę o jakieś różnice kulturowe i nie odgadnę, iż właściwym miejscem dla obiadowych talerzy jest rezerwuar toalety czy coś równie absurdalnego, ale nie, najwyraźniej globalizacja zrobiła już swoje i trzymamy rzeczy w tych samych miejscach co oni. Jedyne, co było czasem problematyczne, to obiekty, które nie były dla mnie całkiem czytelne. Nie jest to problem częsty, bo pikselartowa izometryczna grafika jest bardzo przyjemna dla oka oraz zrozumiała, ale gra nijak przedmiotów nie podpisuje i zdarzyło mi się łamać głowę nad podobnym do tabletu graficznego obiekcie, który okazał się wagą kuchenną. Jeśli miałbym się jeszcze czepiać, to problematyczne bywa przenoszenie obiektów między pomieszczeniami. Jeśli chcemy przerzucić kilka z nich, a ja tak robiłem z figurkami kurczaczków, to musimy to robić pojedynczo i w większych domiszczach końca gry potrafi to być upierdliwe. Po ukończeniu danego mieszkania możemy puścić sobie animację, która w przyspieszeniu pokazuje nasze wypakowywanie i przenoszenie przedmiotów, a wszystkiemu towarzyszą skumulowane odgłosy układania rzeczy. Oglądanie tej animacji, w której wszystko szybko układa się na swoich miejscach, jest satysfakcjonujące. Monika Geller z serialu Przyjaciele byłaby tym zachwycona. To, czego się nie spodziewałem, to tego, że Unpacking ma fabułę. Nie jest ona opowiadana w tradycyjny sposób, ale jako, że wszystkie przeprowadzki w grze dokonywane są przez tę samą osobę, to poprzez mieszkania i przedmioty poznajemy historię jej życia. Wprowadzamy się do nowego domu z rodziną, wyprowadzamy na studia, wprowadzamy do kogoś i ledwo nasze rzeczy mieszczą się w zajętym przez inną osobę mieszkaniu i tak dalej. Widzimy, jakie rzeczy bohaterka zabiera ze sobą do kolejnych mieszkań, jakie jej dziecięce zainteresowania ewoluują w zajęcie w dorosłym życiu. Ale nic nie jest tu podane wprost i możemy całą tę warstwę fabularną zignorować. Aby zaś ją poznać, musimy w tym Unpacking tę opowieść... Co zrobić? Rozpakować! Widzicie, co tu zrobiłem? Po zakończeniu gry raczej nie ma sensu do niej wracać, ale na te kilka godzin bardzo relaksująca zabawa. No, może poza momentami, w których orientujemy się, że bohaterce niezbyt się życie układa. Jeśli wolelibyście coś, co fabułę ma bardziej na pierwszym planie, ale wciąż jest dość spokojne i relaksujące, to polecam waszej uwadze A Short Hike. Oto opowieść o Claire, która najwyraźniej jest antropomorficznym ptakiem żyjącym w świecie antropomorficznych zwierzątek, trochę w stylu Animal Crossing. Tylko bez łamiącego kark, okaleczającego życie kredytu pewnego jenota. Claire jest na wakacjach, ale czeka na ważny telefon i w tych dzikich ostępach nie ma za grosz zasięgu, więc decyduje się wspiąć na pobliską górę w nadziei, że tam będzie mogła uzyskać połączenie. Po drodze napotka wiele barwnych zwierzopostaci i niektórym z nich będzie mogła pomóc. Tytułowa krótka wędrówka nie będzie aż tak krótka, chociaż grę można ukończyć bardzo szybko, a nawet szperając i odkrywając sekrety, nie pogra się w nią dłużej niż 2 godziny z hakiem. Rzecz ma dość uroczą, rozpikselowaną grafikę, chociaż poziom pikselacji można zmienić w opcjach i da się nawet uzyskać całkiem ostre kształty, jeśli ktoś takie woli. W grze przygrywa przyjemna muzyka i przez cały czas naszego zwiedzania owej górowyspy nie dzieje się nic ponurego. Nie możemy tu zginąć, a walczymy jedynie z terenem. To, co podoba mi się w A Short Hike, to fakt, że gra ma całkiem miłą rozgrywkę. Problemem wielu eksploracyjnych gier jest skupienie na fabule i lokacjach z pominięciem jakiejkolwiek rozwiniętej mechaniki samej eksploracji. Kończy się to grami, w których po prostu chodzimy po okolicy. Tymczasem w A Short Hike przemierzanie mapy to przyjemna zabawa. Claire potrafi skakać, szybować i wspinać się. Po drodze zbieramy złote pióra, będące tu czymś w stylu wytrzymałości. Im więcej ich mamy, tym więcej razy możemy podfrunąć trochę podczas szybowania i dłużej wspinać się po pionowych ścianach. Tym samym można powiedzieć, że mamy tu prosty rozwój postaci. Do tego zdobywamy różne narzędzia, łopaty do wykopywania skarbów czy... Nie będę zbyt wiele mówił,
bo część zabawy w tej grze opiera się na odkrywaniu tego, co można w niej zrobić. Jedyne, co mi się nie podobało, to wygląd ekwipunku, który pod koniec zabawy jest długim szeregiem ikonek i niezbyt wygodnie się z niego korzysta. A Short Hike nie jest dużą grą ze złożonymi mechanikami, ale pokazuje, jak zrobić fajną, relaksującą produkcję o eksploracji, w której eksploracja jest nieco bardziej urozmaicona niż tylko łażenie z miejsca na miejsce. Idealna na 2 godzinki relaksującego zwiedzania. Za to nie wiem, ile czasu spędzicie z kolejną grą. Townscaper właściwie nie jest nawet grą. To raczej wirtualna zabawka. Otrzymujemy kawałek oceanu i jakby z wokseli budujemy, co tylko nam przyjdzie do głowy. Klikamy i pojawia się kawałek domku. Klikamy na niego i pojawia się domek nad nim. Klikamy obok i domek się rozszerza. Prawym kliknięciem możemy też owe komórki budynkowe usunąć. Mamy też do wyboru szereg barw elewacji i budyneczki różnego koloru mają odrobinę inny styl oraz pojawiające się na nich dodatki. Ot, cała gra. Niemniej rzecz została bardzo zmyślnie zaprojektowana, bo siatka, na której rozstawiamy budynki, nie składa się z linii prostopadłych. Zamiast tego mamy różne zawiasy schodzące się w niektórych punktach. Dzięki temu kształty stawianych budynków są bardziej różnorodne. A na łączeniach pojawiają się różne rzeczy. Zamkniemy dziedziniec, zamieni się w ogród. Zestawimy ze sobą 2 domki z przesmykiem nad wodą, pojawią się schodki. Przestrzeń zapełnia się sama z siebie lunetami widokowymi, krzaczkami, ławkami, dachy obsiadają ptaki i pokrywają różne kominy, a wycięcia w murach zapełniają się łukami i wspornikami. Możemy zmieniać porę dnia i ustawienie słońca, robić screeny i zapisywać całość jako trójwymiarowy obiekt do wykorzystania w jakiejś aplikacji. To wszystko. Townscaper nie ma żadnego celu. Możemy zbudować połączone wieże, albo wyspę z gęstą, dawną zabudową i rynkiem, z pseudosukiennicami oraz czymś podobnym do kościoła. Ot, takie proste klocki Lego w trybie kreatywnym. Wydawało mi się, że znudzę się tą niby grą błyskawicznie, ale nie, zabawa jest zaskakująco wciągająca i odprężająca. Animacje pojawiających, znikających i transformujących się segmentów budynków w połączeniu z dźwiękami przyjemnie masują tu mózg. Jedyne, czego mi tu brakuje, to możliwości automatycznego pokrycia większej powierzchni obiektami, ale ostatecznie to klikanie pojedynczych komórek ma swój urok. Skoro nie ma tu żadnego celu, to do niczego nie musimy się spieszyć. Jeśli jednak potrzebujecie, aby wasze budowanie miało jakiś cel i strukturę, przedstawiam wam Islanders. W Islanders budujemy brutalistycznie prostą cywilizację na wyspach, po jednej wyspie naraz. I za wszystko otrzymujemy punkty, a celem jest zasiedlić jak najwięcej wysp, zanim skończy się gra. Stawiamy sobie kolejne domy, rezydencje, obeliski, chaty drwala, tartaki, pola, browary itd. Każdy postawiony budynek daje nam jakieś punkty w zależności od otoczenia. Drwal nabija je okolicznymi drzewami, tartak chatami drwali. Stawianie parków i budynków mieszkalnych obok siebie jest punktowane, ale już mieszanie zabudowań mieszkaniowych z przemysłowymi ujmuje nam punktów. Podobnie jeśli postawimy chatę jednego drwala w zasięgu innego, te samotnicze, brodate istoty o zaskakujących według Monty Pythona zainteresowaniach pogryzą się i stracimy punkty. Osiągając kolejne pułapy punktów, odblokowujemy kolejne zestawy budynków i wybieramy spośród 2 propozycji. Postawimy browary czy kopalnie, rolnictwo czy rezydencje. Jeśli dostatecznie zabudujemy wyspę, gra pozwala przenieść się na następną i następną, aż do momentu, w którym skończą nam się zestawy budynków i nie będziemy mieli dość punktów, aby odblokować kolejne. Istnieje tu też tryb kreatywny, w którym możemy dowolnie rozstawiać budynki po wyspie, ale on momentalnie mnie znudził. Pomysł na Islanders jest naprawdę dobry. Trochę to gra logiczna, trochę zabawa w planowanie i oczywiście nie brakuje tu czynnika losowego w postaci wygenerowanej wyspy oraz zestawów budynków do wyboru. Jedyne, co czasem trochę mnie irytowało, to chwile, kiedy chciałem postawić jakąś budowlę, ale brakowało dosłownie piksela miejsca. Zabudowy nie ustawiamy na jakiejś siatce, możemy je dowolnie przesuwać przy umieszczaniu, ale czasem postawimy coś o milimetr za daleko i kolejny szereg domków już się nie zmieści. Ale tak naprawdę nie mam tej grze za wiele do zarzucenia. Jest prosta, czytelna i dość precyzyjna w swojej rozgrywce. Graficznie jest może nieco zbyt prosta, ale nadrabia czytelnością. Niemniej muszę przyznać, że ta gra chyba najszybciej mi się znudziła, ale nie potrafię powiedzieć dlaczego.
Za to zupełnie odwrotnie było dla mnie z Cloud Gardens. Grą pseudo-ogrodniczą o zarastaniu brutalistycznej, postapokaliptycznej architektury roślinami. Rzecz, która, o czym byłem przekonany na początku zabawy, miała mi się błyskawicznie znudzić, a tymczasem nawet trochę zapuściłem w niej korzenie. Bo wiecie, ogrodnicza rzecz. To znaczy, tak naprawdę to niespecjalnie ogrodnicza. Dziwna. Tak, dziwna to najlepsze słowo tutaj. W Cloud Gardens zarastamy różnymi roślinami postapokaliptyczne, brutalistyczne struktury, a wszystko to w stylistyce low poly, czyli grafiki składającej się z niewielu wielokątów. Rozgrywka wygląda tak, że oto mamy jakąś dioramę. Sadzimy nasionko w wybranym miejscu, a potem musimy rozrzucać śmieci w okolicy rośliny, aby rosła, ale jednocześnie nie chcemy tymi wszystkimi starymi oponami, zepsutymi lodówkami i innym barachłem owej rośliny uszkodzić. Kiedy roślina nieco podrośnie, pojawiają się kwiaty, pąki czy inne owoce, które możemy zebrać, a po zebraniu stosownej ilości tego materiału uzyskujemy kolejne nasiono do zasadzenia i rozwijania. Jeśli dana diorama zostanie odpowiednio obrośnięta, możemy przejść do kolejnego poziomu. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, dlaczego zrzucanie śmieci powoduje tu wzrost roślin. Symbolizuje ono upływ czasu? Nie wiem. Twórcy na stronie gry gadają jedynie coś o równoważeniu natury i architektonicznego brutalizmu dla uzyskania piękna, więc ja nie będę się zastanawiał, co poeta miał na myśli, bo wygląda na to, że nic. Z czasem gra podrzuca nam coraz więcej typów nasion, więc możemy sadzić rośliny pnące, zwisające, wyrastające w postaci drzewka albo zarastające okolice niczym polne chwasty. Dioramy robią się coraz bardziej złożone, a czasem jeden poziom ma kilka etapów, w których do już obrośniętych struktur dodawane są kolejne fragmenty architektury. Ponadto każdy ukończony poziom dodaje nowe obiekty i fragmenty budynków do trybu kreatywnego, a w nim możemy sobie sami budować dowolne dioramy z dowolnych klocków i dowolnie obsadzać je roślinami. Steamowa strona społeczności Cloud Gardens jest pełna różnorodnych, nierzadko imponujących miejscówek stworzonych przez graczy. I chociaż nie mam pojęcia, jaka myśl i logika stoi za konstrukcją rozgrywki, zabawa jest całkiem przyjemna. Wolności w dowolnym obsadzaniu lokacji mamy sporo, a efekty są zaskakująco urokliwe. Nie ukończyłem jeszcze całej gry, ale wydaje się ona nie mieć żadnej fabuły. Za to zdecydowanie ma unikatowy styl wizualny, a muzyka w tle i odgłosy rosnących roślin są całkiem relaksujące. Donut County też ma dość unikatowy styl. Cała ta gra jest dość unikatowa w swoim klimacie, prowadzeniu opowieści i rozgrywce. Podejrzewam, że rzecz nie będzie dla każdego relaksująca, bo w odróżnieniu od większości gier z tego materiału, jej stylistyka oraz narracja są dość krzykliwe i nadpobudliwe. Niemniej rozgrywka ma w sobie coś relaksującego, ale może po kolei. Donut County jest grą o pewnym miasteczku, którego mieszkańców pochłonęła pewna dziura. I ma z tym coś wspólnego shop pracujący w tytułowej pączkarni. Chociaż muszę przyznać, że nazywanie tych amerykańskich oponek szlachetnym mianem pączka z trudem przechodzi mi przez usta. Uwięzieni pod powierzchnią ziemi mieszczanie rozgryzają, co im się przydarzyło, szukając rozwiązania swojej przykrej sytuacji. A gracz w tych wydarzeniach kieruje poczynaniami dziury. Nie będę może próbował wyjaśniać tej pokręconej fabuły i zajmę się lepiej rozgrywką. Oto kierujemy dziurą. Dziura śmiga po podłożu i wpadają do niej obiekty, a im więcej ich pochłonie, tym większa się staje i może połykać coraz większe rzeczy. Jeśli macie teraz skojarzenia z Katamari Damacy, to brawo, też takie miałem. Cała zabawa polega na połykaniu kolejnych rzeczy, aż uda nam się pochłonąć wszystko w danej lokacji. Od małych kamieni, po całe budynki i samochody. Od czasu do czasu pojawia się jakaś prosta zagadka. Trzeba coś wypluć z dziury w coś innego, wypełnić dziurę wodą, albo wystrzelić świeżo podpalone fajerwerki. Łamigłówki nie są przesadnie trudne, ale przyjemnie urozmaicają zabawę, a model fizyczny sterujący obiektami dodaje całości odrobiny głębi. Czemu umieściłem tę grę na tej liście? Bo jest coś relaksującego w obserwowaniu, jak dziura połyka kolejne, coraz większe obiekty. Nie wiem, może to ja jestem dziwny. Na lekki charakter gry wpływa też to, że rozgrywka nie jest zbyt trudna i w większości lokacji nie da się w żaden sposób przegrać. Pochłonięcie wszystkiego jest tylko kwestią czasu. Rozbrajający jest też dość specyficzny humor zawarty w fabule oraz opisach połykanych obiektów wyświetlanych w obecnej tu śmieciopedii. Kupiłem grę kiedyś na Switcha i na tej konsolce ją przechodziłem, ale jest też dostępna m.in. w Game Passie. Jak macie luźne 2 godzinki, bo tyle zajęło mi jej przejście, to warto obadać.
Jeśli styl Donut County jest dla Was zbyt agresywny, to pozwolę sobie zwrócić Waszą uwagę na Railbound. Zanim jednak zacznę o nim mówić, powinienem zaznaczyć, że znam niektórych twórców tej gry, bo kiedyś, jeszcze jako całkiem młodzi ludzie, byli czytelnikami mojego komiksu Gamer 9. Ależ ci ludzie dorastają! Zatem uczciwie przyznaję, że moje podejście do tej gry może nie być całkowicie neutralne, ale do rzeczy. Railbound jest bardzo prostą, co nie znaczy, że łatwą, grą logiczną, w której zadaniem gracza jest tak ułożyć tory, aby puszczone jednocześnie w ruch wagoniki nie zderzyły się ze sobą i ustawiły w określonej kolejności za lokomotywą. Na każdym poziomie możemy wykorzystać określoną liczbę fragmentów torowiska, dowolnie je łącząc, umieszczając rozjazdy i zmieniając ich kierunek. I to tyle, cały pomysł na grę. W kolejnych światach Railbound dorzuca do łamigłówek nowe elementy. Na przykład tunele teleportujące wagoniki, czy przyciski otwierające szlabany i przełączające zwrotnice. Gra ma sympatyczną grafikę, pełną drobnych animacji towarzyszących naszym działaniom z torami, przyjemną muzykę, a między światami pokazuje nam ilustracje pieskokolejarzy zmagających się z lokomotywą. Trudno o bardziej relaksujący klimat. Aczkolwiek w każdym świecie, poza relatywnie łatwymi zagadkami, mamy też opcjonalne łamigłówki dla mądrzejszej części klasy i tutaj już tak relaksująco nie jest. No chyba, że ktoś lubi się zacinać na pozornie prostej zagadce i dręczyć się poszukiwaniem rozwiązania, a świat stopniowo staje się bezbarwny. Codzienny chleb traci smak, a orzeźwiająca bryza wiejąca od morza śmierdzi zepsutą rybą. Jeśli myślicie sobie, co za grę na komórki tu pokazujesz, to macie rację. Ja co prawda grałem w wersję Steamową, ale gra jest także dostępna na smartfonach i wydaje się też dobrze pasować do specyfiki mobilnego grania. Tak czy inaczej, oto prosta gra logiczna oparta na bardzo łatwym do zrozumienia pomyśle, w lekkiej, pogodnej otoczce z nie zawsze łatwymi zagadkami. Ale dość tego mięczakowania! Mięczakowanie? Jest w ogóle takie słowo? Czas przeładować mopy i załadować spluwy. Czas na grę dla twardzieli, którzy nie boją się żadnego brudu? W Power Wash Simulator grałem już wiele miesięcy temu, krótko po jego premierze, i jest to gra, która zainspirowała cały ten materiał, ale dopiero teraz zebrałem do niego więcej tytułów. Prawdę mówiąc, nie wiedziałem, czego oczekiwać od tej gry, jak ją uruchamiałem, ale zainteresowała mnie z powodu jej popularności. I okazało się, że jest zaskakująco relaksująca. Oto jesteśmy gościem z myjką ciśnieniową i przy pomocy tejże myjki myjemy wszystko. Domy, pojazdy, place zabaw. Wszystko. Gra oferuje masę różnych obiektów do wyczyszczenia, lokacji do zmycia oraz nieco różnych myjek, ulepszeń do nich i środków do czyszczenia na specjalne okazje. Ale w centralnym punkcie gry mamy sikanie wodą pod ciśnieniem w brud. I te lokacje są czasem tak ufajdane, że ma się ochotę pokręcić sumiastym wąsem i zapytać... Kto to panu tak upier... No serio, po tym podwórku chodziły jakieś mega świnie, które utytławszy się w błocie turlały się nawet po ścianach? Co tu się wydarzyło? Bardzo cienka lawina błota? Myjka może sikać strumieniami różnej szerokości i o ile szeroki sik obejmuje większą powierzchnię, to wolniej zmywa zanieczyszczenia, a cienkim sikiem można precyzyjnie zdrapywać bardziej uporczywy brud pod większym ciśnieniem, ale będziemy go skrobać punktowo. Gra pozwala odblokowywać celownik od ruchu kamery, bo wykonuje się tu ruchy uzbrojeniem zupełnie inne niż w pierwszoosobowych strzelankach i takie potrząsanie widokiem nie jest zbyt przyjemne. Na szczęście możemy to przełączyć i celować po całym ekranie bez poruszania kamery. Ale główna przyczyna tego, że ten zdawałoby się absurdalny pomysł na grę się sprawdza, jest to, że zostało to po prostu dobrze zrobione. Zdrapywanie wodą brudu z powierzchni jest satysfakcjonujące. Szum wody miły dla ucha. Efekty graficzne moczenia i wysychania powierzchni wyglądają całkiem przyzwoicie. Gracz czuje, że jego interakcja z brudem jest zniuansowana i daje sporo wolności. To jest najdziwniejszy komplement, jaki wypowiedziałem pod adresem jakiejkolwiek gry. Po ukończeniu lokacji możemy obejrzeć przyspieszoną animację tego, jak usuwaliśmy brud. A, i gra ma nawet tryb dla wielu graczy, więc można sprzątać wspólnie. Z drugiej strony, Power Wash Simulator potrafi czasem trochę zirytować. Aby dany obiekt został całkowicie wyczyszczony, trzeba usunąć z niego większość zabrudzeń. I kiedy zbliżamy się do końca lokacji, gra podpowiada, co jeszcze jest niedomyte. Ba, mamy nawet przycisk, który podświetla na chwilę brud, co pozwala zidentyfikować powierzchnię wymagającą
wymagające dodatkowego czyszczenia. A mimo to zdarzy się czasem jakaś barierka czy inny nieforemny obiekt, na którym trudno odnaleźć ostatnią plamkę brudu i zaczyna się wtedy dość nużąca walka z materią. To nie jest relaksujące. I nie jest to gra dla niecierpliwych. Nie da się tu wiele przyspieszyć, chociaż oczywiście można lepiej lub gorzej dobrać posiadane narzędzia do sytuacji. Niemniej rzecz opiera się na powolnym, cierpliwym przemywaniu wszystkiego i cały ten proces przez swoją wymuszoną niespieszność jest osobliwie medytacyjny i samo patrzenie na wyłaniające się z brudu czyste obiekty jest satysfakcjonujące. Wcale się nie dziwię, że ten tytuł był w okolicach premiery zauważalnym sukcesem. I oto wszystkie produkcje, które chciałem wam dziś pokazać. Oczywiście takich gier jest więcej. Może macie swoje ulubione? Jakie gry najskuteczniej zmywają z was efekty codziennego stresu? Cóż, udanego budowania, obrastania, spacerowania, zestawiania, omywania i dziurą pochłaniania. Game on! Jak się nazywa mistrz, sensei, zen wykonywanego przy pomocy myjki ciśnieniowej? Shiksei! No... O, najlepiej. No jak mam teraz kamerę wyłączyć? To jest najbardziej relaksujące.